Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Watana, to jest Far Cry Primal. Wow, Boże, dzięki wszystkim naprawdę za wszystkie ostatnie wyświetlenia i tak dalej, ale patrzcie, kurde, ja się naprawdę co odcinek coraz bardziej zachwycam tą grą. Dlaczego jestem w swojej wiosce? Bo chciałem wam pokazać, że jak się rozwinęłam. Ostatnio mówiłem, że chyba nic się nowego nie pokazało, no ale się myliłem, ponieważ jak widzicie tutaj, jak tylko się przespałem i poczekałem do świtu, to widzicie, powstał tutaj nowy budyneczek. Kolejny budynek w naszej wiosce, nowi ludzie i co ważniejsze, mamy bramę. Może taka mała prowizoryczna i tak w ogóle, taki mur niby, ale już coś jest, tak? Już jakaś brama jest, już to nawet fajnie wygląda. Dlatego też teraz lecimy dalej z misjami. A, i mam umiejętności, dwie umiejętności do rozdania. Tutaj sobie mamy już wziętą, tak naprawdę, bo to już mieliśmy ostatnio odblokowane, robiąc misję u niego, u Tensaya. Ale na przykład tutaj możemy sobie zrobić u Saili, że rośliny są widoczne na minimapie, co mi się, myślę, bardzo przyda, jak będę miał jakieś misje ze zbieraniem roślin. Oraz umiejętności przetrwania Takara, tutaj, ta umiejętność. Ja na początku pomyślałem sobie, a po co mi takie leczenie w biegu, ale z drugiej strony, jak walczyliśmy w ostatnim odcinku z niedźwiedziem i dostaliśmy w dupę, to jakbyśmy mogli biec i się leczyć jednocześnie, byłoby dużo lepiej, co nie? No i właśnie dlatego też myślę, że tutaj ten jeden punkt wydam, no i jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, co robimy dzisiaj? Możemy albo pójść robić takie misje poboczne, odblokować kilka strażnic, ale myślę, że strażnice, czyli stosy kamieni, stos kamiennej straży, o. I placówka kapal. Aha, każda się inaczej nazywa, dobra. Odblokujemy sobie te stosy kiedy indziej, albo ja po prostu pomiędzy odcinkami będę odblokowywał, a na odcinkach skupię się na misjach. No i właśnie, mamy znowu misję u Tensaya i myślę, że tutaj poziom trudności średni może być nawet całkiem fajny. Specjalnie, nowy, wyspecjalizowany mieszkaniec wioski. Dobra, robimy to oczywiście. Dlatego też musimy tutaj znowu stos płomienie, chyba że możemy z ogniska iść. Nie, możemy z tego ogniska iść, musimy stąd. Więc chodźmy tutaj i lećmy. Jedyne, z czego mi tutaj brakuje, to tak jak mieliśmy w Far Cry'u czwórce różne pojazdy, tak tutaj żadnych nie mamy pojazdów i trzeba wszystko robić, no, na piechotę niestety. A przynajmniej na razie, nie? Może potem możemy jeździć na jakimś mamucie czy czymś takim, co by było naprawdę fajne. W sumie, no, gdzie my jeździliśmy właśnie na słoniu, czy na... A nie, chyba w Shadow of Mordor jeździliśmy na Grogu? Nie, Graugu chyba. W takich wielkich bestiach, kury, to było naprawdę fajne. Dobra, widzę, że tu gdzieś jest skrzyneczka, ale to chyba na dole, więc mniejsza o to. Lecimy teraz tędy. Czy możemy się tego łapać? Aha, musimy mieć szpon. No to nic, to musimy go odblokować. Mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, ponieważ mamy tu naprawdę dużo takich właśnie miejsc, gdzie byśmy mogli po prostu zejść po lince i tak dalej. Tak jak to robiliśmy w czwórce, ale na razie tego nie robić nie możemy. Czyżby to byli Udam? Serio? Udam na mojej ziemi? Ja tutaj stos przejąłem ten ogniowy na górze, więc prosiłbym was bardzo, żebyście się kurwa stąd odjebali, tak? Dziękuję. Raz w głowę, ale do jaskini ich nie bierzemy, bo to faceci, tak? Tylko kobiety. Spróbuj. Ale tu wilk był jeszcze, o nice. Wy nie jedliście ludzi tym razem. O, to ja przepraszam, że wam łeb rozwaliłem. Naprawdę przepraszam. Dobra, lećmy, nie zbierajmy tego, bo nigdy nie dojdziemy do naszej misji. O. Ja się naprawdę teraz boję każdego zwierzęcia, które mi się tu pojawi. Bo tu różne są, no. No. Co tam za krzyki były, to ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę to widzieć. Ej, czekaj! Okej, mamy to. Kolejni? Nie. To są zwierzęta. Może tylko łowcy. Ej, ej. Orzeł? Orzeł, nie podskakuj. Dobra, lećmy tam, lećmy po prostu i tyle. Sprintem, bo tylko 60 kroków nam zostało. Okej. Powiem wam, że naprawdę to jest zajebiste. Co chwilę coraz lepsze widoki. Cześć. Ej. Pod co zwierząt? Ło. Powiem wam, że trochę dziwnie to wygląda. Czekajcie, ten tył głowy taki niezbyt fajny. Dobra, mniejsza o to. Idziemy. Udam polować na wilki, trzeba zatrzymać. Okej, naciśnij Y, aby wyznaczyć swoją sowę, no to wiem. Twoja sowa potrafi w locie oznaczyć wrogów. Super, to mi potrzebne było, właśnie. W powietrzu można także włączyć wzrok łowcy, przytrzymując V, dobra.
Nowe umiejętności sowy można odblokować w menu umiejętności po wybudowaniu w wiosce chaty szamana. Dobra. Jeszcze nie wiem, jak się te chaty szamana i tak dalej buduje, ale dobra. Odszukaj udom za pomocą sowy. Dobra, Y. Boże, nie! Znowu. Znowu mi się przestawiło Z z Y. Nie wiem dlaczego, ale w tej grze mi się tak przestawia. Dobra, mniejsza o to. Lecimy szukać ich. O, tam gdzieś mamy lecieć. Dobra, przyspieszmy. Czy ich oznaczyliśmy już, czy nie? Jak można oznaczyć? Czy oni są już oznaczeni? Bo z tego co pamiętam, oznaczało się trochę inaczej. Czekaj, wyślij zwierzę, wybierz bombę, wyjdź. Wzrok łowcy. Może trzeba na wzrok łowcy przejść. Zaraz zobaczymy, czekajcie. To był tak, V. Nie, oni są chyba są już oznaczeni. Dobra. Wychodzimy z tego. Zabij łowcę. Tak, już się nam mica przełączyła, więc chodźmy tam. Tak, mamy ich oznaczonych. Super, bardzo fajnie. Nie, powoli, po cichu. Czym podejdziemy? Możemy rzucić już tym kamieniem, którym kiedyś chciałem rzucać? Trochę za blisko chyba rzuciłem, dobra, mniejsza o to. Dostał. Dostał. Nie trafiłem? Okej, dostał. Został jeszcze jeden. Dobra, chodź. Chodź na włócznie. Gdzie jest nasza włócznia? Zrób włócznie, dobra. Chodź. Chodź, panie. No. Come on, come on, come on. Nie trafiłem. Może. O, dostał. W czachę, ale niestety ja też dostałem. A róbmy to. I coś tam nam się skończyło. Muszę jakieś surowce nawet odszukać. Możesz wytwarzać przynęty, korzystając z mięsa. Przytrzymaj kół, aby otworzyć koło broni. Aha, mam przynęty, dobra. Czy ja bym rzucił tutaj przynęty, by przyszło jakieś zwierzątko i by zabiło ich, tak? Mogę uskurować wilka? Nie mogę. A tego? Nie mogę. Przeszukiwanie. Tu jeszcze jedno ciało jest. Gdzie jesteś? Jesteś. Dobra, co teraz mam zrobić? A ja tu miałem przynętę rzucić? Serio? Czekajcie. Czy ta misja mi się już skończyła? Czy ja ciągle robię misję? Robię chyba. No dobra, mogę wytworzyć. Tak, mam wytworzone. Podążę za śladem krwi do wilczej nory. Okej, jest. Dobra. Lecimy. Sam był? Nie widział? Nie. O, wilku. Tutaj, gdzie potem są? Tak, tędy, okej. Idziemy po śladach. No, ale tu pięknie. Okej. Punkt kontrolny, więc prawdopodobnie za chwilę nam coś tutaj wyskoczy, tak? Nie mówcie, że... Ej! I co mam teraz zrobić? Mam zabić tego wilka? Miałem go chyba jakoś tutaj ogarnąć, co nie? Cześć! Ej, nie bij mnie, ja cię miałem ogarnąć tutaj. Chodź tu, no chodź. Jak tak chciałeś? Nie. Nie trafiłem! Masz maczugi. No chodź. Daj mi moją włócznię. Tam gdzie się była moja druga włócznia. Nie widzę jej. Dobra, wytwórz nową. Skóra zwierzęca nie mam. Kurde, będę musiał zapolować na to. Okej. Przynęty i poskarmianie zwierząt. Wytwórz przynętę w menu koła, broni, przytrzymaj kół i podświetl przynętę, aby zobaczyć więcej szczegółów. Dobra, rzuć przynętę przy pomocy kółka, aby zwabić zwierzęta. Gdy zwierzęta się pożywia, zbliż się do niego powoli, przytrzymaj E, aby je poskromić, naciśnij B, aby zobaczyć poskromione zwierzęta. Spoko. A, czyli tam mam rzucić przynętę, tak? Dobra. Nora wilków, odkryto miejsce, super. Podejdźmy trochę bliżej. Ale się, powiem wam, naprawdę się zajebiście tutaj czuję. Grając w grę. Rzućmy tam, biały wilk jest. Jedz sobie. Halo, jedz sobie. Okej, okay. Powoli. Cichutko, spokojnie, cicho. Jedz sobie, chodź tu.
skromiony? I to tyle? Jaki fajny jesteś. Nazwę cię Moon Moon. Okej? Okay? Będziesz Moon Moon. Wydawanie poleceń zwierzętom. Zwierzętom można nakazać zaatakowanie celu bądź pójście do wybranego miejsca. Wystarczy wskazać cel za pomocą prawego przycisku i nacisnąć G, aby wydać polecenie. Gdy twoje zwierzę zostanie ranne, przejdź do niego i przytrzymaj E, aby leczyć je mięsem. Spoko. Martwe zwierzę można ożywić w menu B zwierząt. Możesz też poskromić inne. Spoko. Pokażcie mi B. I mam wilka, tak? Biały wilk. Rzadki wilk pruszkowany. Nice. Cyjon, rzadkie cyjony. A mogę mamuta? Nie, dobra. Spoko. I co, ty jesteś już mój, tak? Mogę go pogłaskać? Halo? Wilku, mogę cię pogłaskać? Pogłasz. Ojej, jaki fajny! Misio mój, Moon Moon. Bo mógłbym cię nazwać duch, wiesz? Bo przypomniesz mi ducha. Wiecie, którego ducha? Z gry o Tron. Ale z drugiej strony Moon Moon pasuje chyba lepiej. Czekajcie, tylko muszę sobie tutaj jedną rzecz zabrać stąd. Gdzie jesteś? Widzę, że gdzieś tu jest. Przeszukanie. Okej, gdzieś tu było coś. A, ha, mam cię. Czekaj chwilę. Skóra jagura. Czy mogę coś zabrać? Nie, dobra. Tu jest. Okej. Dobra, chodź wilku. Ale cię zabić udam. Okej. Chodźcie. Wilku, jesteś? Wilku? Moon Moon? Jesteś Moon Moon, dobra, chodź. Come on, idziemy zabijać udam. Gdzie są udam? Rozkaż białemu wilkowi zabić udam. A gdzie oni są? A tu jest udam, dobra. Czyli tak, mam przycisnąć G. Raczej przycisnąć prawy przycisk myszki. I G. Leć. Jak pięknie, dobry Moon Moon, bardzo dobry Moon Moon. Zawij sobie Moon Moon, tak, chodź tu, czekajcie. Co ci się stało? Ulecz bestię, masz, zjedz sobie. Dobry Moon Moon, pogłaszczemy Moon Moona. Ja, tak, ładnie się spisałeś. Zabiłeś udam, złego udam, tak. Bardzo pięknie, dobra, ty jesteś moim najlepszym przyjacielem teraz. Gdzie? Zabij go, dobrze Moon Moon, jeszcze ktoś? Zabij go. Dej, bo cię Moon Moon... Co ci? Moon Moon, nie! Menu zwierząt, dobra. To wiemy, o co chodzi, dobra. Stary, czekaj, do ci żarcia, chcesz? Okej, okay. Ukończyliśmy misję, dostaliśmy nawet achievement doradca duchowy. Zjedz sobie, właśnie. Zjedz sobie, go przeszukam. O, dostałem nowych mieszkańców wsi, spoko. Teraz tak. Jest, szaman do mnie dołączył, super, zarąbiście, bardzo mnie to cieszy. Czyli musimy lecieć do wsi chyba, tak? Ile mamy? 13 minut, to jeszcze bym jakąś poboczną misję zrobić. Czekajcie, mamy jedną umiejętność do rozdania, więc rozdajmy sobie tutaj w to. Bez mięsa możemy się leczyć, spoko, zawsze nam się to przyda. Pewnie będziemy jakiś patyk z ręki wyciągać czy coś w tym stylu. Wieś. Okej, mamy już 12 mieszkańców. Super. Dobra, Moon Moon. Szybka podróż. No czaję, że szybka podróż jest taka, tylko chciałbym wiedzieć. Kolejna umiejętność? Nie, okej. Okay. Bo tam dostaliśmy na boku, pokazało nam się, ale nie. Pokażcie mi mapę. Ja bym chciał wiedzieć, co teraz. Aha, tutaj mamy jakąś główną misję, tak? O, coś mi tam wyskoczyło, jakieś nieznane miejsce na mapie. Niestety nie mam nic blisko siebie, jakiejś dodatkowej misji, więc lećmy do wioski, zobaczymy, co tam w wiosce powiedzą. I mam nadzieję, że Moon Moon pójdzie za nami. Moon Moon? Halo, Moon Moon? Moon Moon? Gdzie jest mój Moon Moon? Jak to niedostępny? A, więc on tylko tak na chwilę był. Nie, Moon Moon. Gdzie jest Saili? W ogóle to jakaś inna skinia jest? Nie, to jest ta sama. A gdzie jest... Czekajcie. A jesteś tutaj, dobra. A, mamy tu misję i mamy tam misję. Spoko. Zajebiście nam się to rozrasta. Do kogo najpierw idziemy? Może do niej? Dawno u niej nie byliśmy, co nie? Pogadamy sobie z nią. Może coś fajnego powie. Jakieś nawet mamy pierwsze dzieła sztuki w swojej wiosce. O, jest nasz grajek.
To jest. On cały czas tak. Na okrągło. Cały czas. I stuka. Dobra, mniejsza o to. Chodźmy do Saili. Ili, co nam powiesz? Coś od dalej o smarkach. Smarka ta. Rozmawiaj. War ti chaskaman chlausarsz. Maci winja guamarsz, a guapa ti pacharsz. Aś kauha damshamas, ulaszwa szwajda, winja cha ti chaya. Okej, czyli możemy budować wioskę, tak? Twoja wioska będzie dla Windzia bezpiecznym schronieniem. Ulepsz chatę, aby odblokować umiejętności, uzbrojenie i nie tylko. Zasoby potrzebne do rozbudowy chat można znaleźć w różnych zakątkach Oros. Aby dowiedzieć się więcej, naciśnij H i zajrzyj do menu wioski i sakwy. Gdy uzbierasz dość zasobów, udaj się do wioski i odszukaj chaty do ulepszenia. Dobra, super, cieszy mnie to. Czyli co, to jest pierwsza chata, tak? O, chata Saili. Co mu nam jest potrzebne? Skóra jelenia, tak? Łupki i tak dalej mamy. Spoko. Dobrze wiedzieć. Możemy sobie pokazać. A nie, musimy ci chatę zbudować. Dobra, chodźmy jeszcze do tego. Ten Saja. Zobaczymy, co mu jest potrzebne do jego chaty. Jaki fajny wodospad. Hop. Nie! Spadam. Hop. Ale to fajnie wygląda. Cześć, ten Saj. A, twoją chatę też trzeba odpalić, tak? Porozmawiajmy z nim. Ma sankwai dausa. Daiwa damsi. Hakrapi shayu kwayaka. Do leczenia, tak. Chcesz mieć po prostu domek, żeby zrobić haszkomorę, co nie? I znów się naćpać, tak? Przyznaj się. Ale ty masz dziwne oko. No naprawdę ma dziwne oko. Patrzcie na jego oko. Po prawe. Znaczy... lewe. Po prawej stronie teraz. Dobra, mniejsza o to. O, możemy zbudować jego. Ulepsz. Budujemy jego domek. No nieźle. Szczelna, będzie dym stoją w środku. Haszkomora jaka się patrzy. Już tam, o właśnie, już tam dym coś tam rozprowadzają. Będzie dobrze. Ulepszono, super. 1500 doświadczenia, umiejętności szamana, misje szamana Tensaja. Dobra, akceptuj. Spoko, czyli co, teraz mogę sobie tutaj u niego misję robić, a żeby ulepszyć potrzeba mi skórę rzadkiego lwa. O, lwa i populacja 40. No dobra. Mogę sobie porozmawiać? No, pokazać Windzia siła. Windzia się zgadza. Dobra, czyli u niego już nic za bardzo nie zrobimy. Pokażcie mi teraz, gdzie są jelonki. Ej, gdzie są moje zwierzaki na mapie? O, są, dobra. Tu mamy jelenia. No to dawać, idziemy polować na jelenie. Ponieważ chcę też w tym odcinku zbudować chatę Saili. Co by się coś mi pewnie odblokowało wtedy? A mamy już 18 minut, a nie chcę robić znów takiego długiego odcinka jak ostatnio. To z tego powodu, że po prostu potem mi zbyt długo się to wszystko wrzuca na YouTube, bo ostatni odcinek miał 22 GB. Ej, cichutko, nie uciekaj, nie. Okej. Okay. Dostał, on już umrze. Więc lecimy sobie za nim, powoli, bez pośpiechu. Coś na górze jest. Chyba Munmun. Munmun! Halo? Munmun, chodź tu. Munmun. Munmun wrócił. Chodź tu do mnie. Chodź tu, misiu, do mnie. Pogłasz go. Jest, dobry misio. Już się bałem, że cię straciłem, wiesz. Jesteś mój. Super. Dobra. Munmun, słuchaj, bo tu gdzieś nasza... ta... zdobycz jest. Gdzieś tutaj. Do przodu jeszcze trochę? Jest jelonek. Mięso, skóra jelenia. Ile miałem mieć? Chyba dwie, to czekajcie, jeszcze chwilę popróbujemy. Okej. Okay. Tam są... O, tu jest ślad, a to chyba Munmun biegał. Nie, są, dobra, są. Biegnij Munmun. Biegnij. Dogonisz jelonka, co nie? Zabijesz dla pana jelonka, co nie? Proszę, Munmun. Dobry Munmun. Pięknie, Munmun, chodź tu. I co, pojedz? Tylko czekaj, ja najpierw skórę zabiorę. Ale chodź tu, możesz pojeść sobie. Upolowałeś, to jedz. Jedz sobie, Munmun, zjedz sobie, no. Pięknie, tak. Dobry Munmun. O, chodź tu, misiu. Pięknie polujesz, naprawdę, pięknie. O, jaki fajny. Nie, ta gra jest coraz lepsza po prostu. Opcja, żeby pogłaskać Munmuna, to jest... idealna rzecz, którą dodali z gry. Naprawdę. Jak fajnie.
Tak, powiem, że pomiędzy odcinkami zaraz zbierać rzeczy, będę po prostu siedział z Mumunem i się bawił. Co Mumun? Co zobaczyłeś? Co jest Mumun? Mumun się niepokoi, dobra. Wróćmy do wioski. Taką szybko podróżą, żeby po prostu zbudować tą chatę. Albo może prześpimy się do rana, to zobaczycie, jak świt pięknie wygląda. Tylko, że czekajcie, gdzieś tu jest nasze posłanie. O, jest. Odpocznij. Akceptuj. W nocy te gorsze te potworki wychodzą, więc czasami jest naprawdę niebezpiecznie, ale myślę, że będzie nowe środy. Oj, świt się powoli pokazuje i tak naprawdę pięknie tutaj wygląda. Jak jest naprawdę świt, to pięknie to wszystko tutaj wygląda. Zaraz sami zobaczycie, jak widzimy tylko ze skini, jak to pięknie wygląda po prostu. Wiem, że powtarza cały czas pięknie, no ale kurde, no patrzcie. Wychodzi się tak, słońce pięknie świeci. O, to jest to. To jest to. Dobra, zbudujmy jej chatę. Takar. No wyszałas chyba jest. Spoko. Co Takar, co Saili? Cześć, chcesz chatę? A, fajnie wyglądasz w tym świetle. Te piegi. Dobra, budujemy jej chatę. Zobaczymy, co ona zrobiła. Osiągnięcie odblokowane, ulepszenie domu, super. No tak. Podoba ci się? Chyba w nagrodę ją mogę do mógł odwiedzić wieczorem, co nie? Dobra, nagrody. Misje zbieraczki Saili, umiejętności zbieracza, dyskretny zapach, przepisy, ogniotrwałość, przyspieszenie, codziennie dodatkowe przedmioty w składzie nagród. 1500 doświadczenia. Super, bardzo mnie to cieszy. Więc teraz tak. Ej, to możemy coś chyba ulepszyć. Czekajcie. Nie to, chciałem kliknąć. Nie, NK. Aha, bo tu NK jest to. O, czekajcie, tak. Nie, Sakwa Wieś. Aha, mogę ulepszyć swoją chatę. O, zajebiście. Idziemy zaraz ulepszyć. Dobra. Super, bardzo mnie to cieszy. Umiejętności, jakieś nowe... Ja, ale umiejętności odblokowałem. Ja to sobie wszystko przeglądę pomiędzy odcinkami i wtedy sobie tam wezmę to, co uznam za stosowne, albo na nowym odcinku. Dobra, chodźmy jeszcze, zobaczymy, jak się... Co nam jest potrzebne. Możemy budować, dobra. Ulepszamy oczywiście skinie Takara, bo w sumie jak im robimy nowe domki, to ja też chcę. Cieszcie się, tak. O, właśnie, tu was będę zapraszał. O, jakieś dziecko nas mamy. Dziecko się urodziło. Saili? Czy powinienem o czymś wiedzieć? Chyba nie. Dobra, nagrody. Umiejętności przetrwania, ulepszenie łuku, ulepszenie maczugi, pszczela bomba do rzucania, 1500 punktów doświadczenia. Zajebiście, dziękuję bardzo. Swoje skinie może sprawdzić postępy w grze. Tak, wiem, tam można sprawdzić. A tutaj Saili ma dla nas misję. Nie, odblokowałem misję, Boże, nie chciałem. No dobra, zobaczymy to jeszcze. Fajna maczuga, powiem wam. Dzięki za prezent. Też się może coś przyniosę. Tu sai. Arsi tacisla. Malszata. Warpati. Aha, czyli musimy iść spuścić w pierdol komuś. Prehistoryczny w pierdol. O to chodzi. Następny dzień. Nie mówcie, że mi się odblokuje misja i będę musiał też bić. Nie, 24 minuty odcinka, ja nie mogę teraz. To jest następny odcinek dopiero. Ej, panowie, panie i w ogóle wyżaki. Dobra, kończymy w tym miejscu, bo nie wiadomo, co się stanie zaraz. Więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już jutro o godzinie 17, jak zawsze w kolejnym odcinku. Na razie, pa, syja.